700 gram jęczmienia. Zobaczycie, ile soku z tego wyjdzie. Zrobiłem to na dosyć małej powierzchni i dosyć gęsty rósł, ale wyrósł. Musiałem już dzisiaj ścinać, ponieważ zaczął zmieniać kolor. Zaczął jaśnieć. Słońce się już trochę przypalało trawę. Także zapraszam dalej do oglądania. Ten film, witajcie moi drodzy, ten film ma za zadanie pokazać wam, jak w łatwy sposób zrobić sobie sok z trawy jęczmiennej. Ja proponuję ten sok zamrażać i dawkować go w dowolnych ilościach, jakie uważacie. Ja stosuję sobie jedną kostkę dziennie, jedną, dwie. Na ten moment używam trawę pszeniczną, zawsze też trawę jęczmienną. Ma, z tego co wiem, bardzo dużo fajnych właściwości zdrowotnych i zamierzam się o tym przekonać. A teraz pokażę wam, jak wyciskam z niej sok i jaka ilość tego soku, co dosyć istotne też dla mnie, będzie. Okej, więc czas zacząć. A więc tak, 600 ml soku wyszło mi z około 700 gram nasion trawy pszenicznej. Ok, teraz oczywiście będę przelewał je, ten cały sok, do woreczków na lód. Jeżeli ktoś nie widział, jak to robiłem w filmie z trawą pszeniczną, to zapraszam do obejrzenia teraz. Jak zrobić to, żeby... no, żeby się zbytnio nie pobrudzić. Co będzie potrzebne, moi drodzy? Oczywiście sok, oczywiście woreczki i jakieś klipsy, spinacze. Ja mam takie specjalne, artystyczne spinacze, które za chwilę się przydadzą. No i jeszcze lejek. I tak chyba wszystko. Lejek jest. Ok. Pierwsza czynność. Proponuję dmuchnąć tutaj, co by się wszystkie przestrzenie odpowietrzyły, a w zasadzie napowietrzyły. Ok. I teraz lejek wkładam tak, aby centralnie pasował w otwór worka. I teraz stopniowo, powoli. Będę wlewać sok. Okej, uwaga. Widać, dobra. Stopniowo, bo za szybko to niestety, ale by się wlało. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, proponuję mieć, przelewać z takiego pojemnika, który ma dzióbek. Z wiadomych przyczyn. Ok, te ostatnie nie muszą być tak idealnie zakończone. Lepiej wlać mniej niż miałoby się przelać. Teraz zawijam. Nie odwracam w tym momencie gwałtownie do góry rami, ponieważ z wodą to wiecie, pół biedy. Woda się wyleje, nic się nie stanie. Uleje, a w tym momencie szkoda soku, żeby go tak rozlewać. Więc spinam klipsem. I do zamrażarki, ale to dopiero jak przeleję cały sok. Na razie sobie kładę górą, tak
żeby troszeczkę, że tak powiem, w razie co nic się nie wylało. No i przelewam kolejne. Ok, jak widzieliście, cała czynność jest pracochłonna, ponieważ w czasie jest to dosyć bardzo długo rozłożone, ale efekt jest. Nie będę się rozgadywał na temat zdrowotności, jakie ma właściwości trawa jęczmienna, bo tego jest pełno wszędzie. Głównym zadaniem tego filmu było pokazanie Wam, w jaki sposób trawę jęczmienną zasiać, zerwać i zrobić z niej sok. Teraz proponuję tylko zamrażać, żeby, no chyba że pijecie bardzo duże ilości, to możecie tej trawy sobie robić. No ale trzeba, jak widzicie, bardzo duże ilości posiać, żeby mieć codziennie szklaneczkę soku. Może warto. Proponuję sprawdzić samemu. Tak czy siak, dziękuję za uwagę i do następnego.